No i słuchajcie, praca po godzinach. Jak to mówią, szewc w dziurawych butach chodzi. Ja zepsutymi autami nie jeżdżę. Dlatego jedyna chwila na to, żeby wymienić w moim aucie olej. Ale przy okazji chcę nakręcić felieton. Bardzo kontrowersyjna sprawa. Wysysarka do oleju. Czy przy pomocy wysysarki można prawidłowo wymienić olej, czy tego oleju nie zostanie w silniku za dużo? Ciągle się takie pytania pojawiają. Dlatego dzisiaj zrobimy wysysarkę kontra tradycyjną wymianę oleju. Samochód po trasie, słuchajcie, silnik musi być rozgrzany do temperatury pracy, żeby prawidłowo wymienić olej, niezależnie czy to robimy wysysarką, czy metodą tradycyjną. I teraz tak, jak działa wysysarka? Może ktoś nie wie. Mamy tutaj takie końcówki, różnej grubości rurki. O, zobaczcie, te rurki w wysysarce są różnej grubości. O, tu jest najgrubsza. Dlaczego? Dlatego, że prowadzenia bagnetów, czyli ta rurka, w którą wchodzi bagnet, też jest różnej grubości. I podstawowy błąd, który się robi przy wysysaniu, to to, że dajemy zbyt grubą rurkę. Ona nie jest w stanie przejść przez te wszystkie zakręty, które tam są i nie jesteśmy w stanie sięgnąć dna miski. Dlatego lepiej dać cieńszą rurkę, poczuć ten luz w bagnecie, troszeczkę dłużej wysysać ten olej, będziemy mieli pewność, że on zostanie wyssany w całości. Tak, jeszcze wchodzi, zobaczcie, jeszcze mam ten luz tutaj. Nie blokuje się. Pamiętajmy o tym, że prowadzenie bagnetu to nie jest prosta rura na dół do miski, tylko ona jest w różny sposób pokręcona. Ma mnóstwo zakrętów po to, żeby ułożyć się do silnika. Tak, żeby był dostęp do bagnetu, a żeby mimo wszystko przez blok trafiła do miski. Czyli musimy teraz odpowiednio tutaj wyczuć, tak, czy ona doszła. O tak, czuję opór. W tej chwili rurkę czuję, że mam opartą o dno miski. No i zobaczcie, sięgnęła dna miski, nie opiera się końcówka o rurkę prowadzącą bagnet, także powinno być ok. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego mówiłem o tym, że te rurki, które prowadzą bagnet, są pokręcone po to, żeby sięgnęły do miski, żeby ominąć silnik tak, żebyśmy my mieli do tego dostęp? To zobaczcie, jakie cienkie bagnety się robi po to, żeby nie było problemu z włożeniem przy sprawdzaniu oleju. Często bagnety są, na pewno zwróciliście uwagę, w kształcie takiej płaskiej blaszki, cienkiej. I na pewno jak sprawdzaliście olej w swoim aucie, wkładacie ten bagnet, on nie chce trafić, nie chce dojść tam do końca do miski, trzeba go przekręcić, on pstryknie i nagle wejdzie. Dlatego tutaj trzeba też, jak lekarz z endoskopem, czuć, czy to dochodzi do końca, tak żeśmy poczuli prawdziwy opór. Tu mamy OK, bierzemy się za wyssanie. Okay. Zobaczcie, zrobiło się nam podciśnienie minus jedna atmosfera. Zobaczcie na zegar. Robimy ciach. Rurka ustawiona. Odkręcam zawór i wysysamy olej z silnika. Zobaczcie. No jeszcze chwila i zaraz się okaże, czy prawidłowo wyssałem olej z silnika. Co to znaczy prawidłowo wyssałem olej? Ile tego oleju zostało w misce? A ile może zostać? Słuchajcie, w przypadku tego silnika maks, co może zostać, to 300 ml. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wymiana oleju jest poprawna i ten olej w postaci do maksymalnie 300 nie zaszkodzi nowemu olejowi. Wysysarka to mega wygodne urządzenie dla mechaników. Słuchajcie, nie wchodzimy pod samochód, nie odkręcamy płyt, nie odkręcamy korka. Nie musimy wymieniać podkładki pod korkiem, a trzeba to robić co którąś wymianę oleju. Tylko wkładamy przez bagnet, wysysamy, wymieniamy filtr, zalewamy nowy olej i wyjazd, tak? Czyli oszczędzamy bardzo dużo czasu. Ale słuchajcie, oszczędność czasu nie może być wrogiem dobrej pracy i prawidłowych napraw. I to jest podstawowa. Przede wszystkim nie szkodzimy. Musimy to robić zawsze poprawnie i zawsze tak, żebyśmy mieli gwarancję tego, że jak będzie ktoś wyjeżdżał z naszego warsztatu, to żebyśmy byli 100% pewni, kładąc się wieczorem spać, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy,
żeby klientowi auto się nie zepsuło i żeby służyło mu jak najdłużej. Dobra. Odpnąć tu. No, wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Słuchajcie, to co? To teraz do kanału, klucz i tradycyjnie odkręcimy korek. Tak jak przy tradycyjnej wymianie oleju. I zobaczymy, ile go zostało. No i słuchajcie, teraz się wszystko okaże. Odkręcamy korek, spuszczamy olej do tej miski, która jest pusta. I później ten olej przelejemy do pojemnika i zmierzymy, ile go zostało. Także do dzieła. Zobaczmy, co tu się wydarzy teraz. Wydaje mi się, że dobrze dopasowałem rurkę, jeżeli chodzi o grubość i długość. Także powinno tutaj naprawdę bardzo mało oleju zostać. Pozwólmy mu ścieknąć do końca. Jak uczył mój tata, rozgrzej silnik, odkręć korek, spuść olej, podstaw miskę i pozwól mu kilka minut kapać do miski, tak żeby wszystko z silnika zleciało. Do tego silnika wchodzi około 6,5 litra oleju, czyli na tą ilość oleju maksymalna ilość, która może zostać w misce, to 3 setki. Wtedy możemy traktować, że wymiana oleju przy pomocy wysysarki została przeprowadzona prawidłowo. A co będzie, jak się okaże, że nie potrafię pracować wysysarką? W większości przypadków korki mają taką podkładkę miedzianą, po to, żeby uszczelnić to połączenie korka z miską. I tak naprawdę przy każdej wymianie oleju, takiej tradycyjnej, taką podkładkę powinno się wymienić. 7 minut. Wystarczy. Och. Podajcie miarkę, bo jednak mierzenie będzie w kanale. Och. Miareczka już jest. No, zrobimy sobie tutaj przyświetlenie. O, mamy do 300. Dobra. Ja jeszcze nie widzę, ile jest. Wy widzicie? Jest pusto. I teraz mierzymy tutaj. I zobaczcie, ile jest, 150 ml. I to uwaga, ten olej kapał kilka minut. Także można powiedzieć, że wymiana przy pomocy wysysarki została przeprowadzona zgodnie ze sztuką. Teraz filtr. O! O, wiecie, dlaczego dopiero teraz filtr wymieniam. Dlaczego nie chciałem dolewać tego oleju tutaj, bo w filtrze zawsze ten olej zostaje i dopiero usuwamy go przy wymianie. Tu jest ok, tu jest ok, nowa gumka. O tak, tak, tak. Teraz bardzo ważna rzecz, tak żeby się ułożyła w rowku. Smarujemy. Może mieć ten stary olej, tak żeby miała poślizg. I teraz filtr. O, zobaczcie, musi się zatrzasnąć tutaj. Zatrzasnął się i wkręcamy. Gotowe. Czas na podsumowanie, ale to już u góry. No i teraz zobaczmy. Mamy około 1,5 setki oleju, czyli możemy uznać, że wymiana oleju przy pomocy wysysarki została przeprowadzona poprawnie, a taka ilość oleju na pewno nie spowoduje obniżenia jakości nowego oleju. No i teraz musimy zalać nowy olej. No i tu pojawia się pytanie, jaki olej do konkretnego silnika i bardzo często mi to pytanie zadajecie. Czy można ten olej zmieniać, czy taki jak lał producent, czy taki jak zaleca producent. No to uwaga, w Volkswagenie jest bardzo łatwo. Na pasie przed nim mamy wklejkę i tu mamy numer oleju, jaki wymaga producent dla tego silnika. VW50700. No i zobaczcie, tutaj mamy aprobatę, numer VW standard 50700, czyli dokładnie taki olej, jaki wymaga Volkswagen do tego silnika. O takim numerze
aprobaty. No właśnie. Aprobata. Zgodny z aprobatą. Spełnia wymagania aprobaty, albo nie jest tutaj nic napisane. Mamy tylko napisaną lepkość. Spore zamieszanie, co? Ja wlewam olej, sprawdzam stan oleju, uciekam do domu, a wy piszcie w komentarzach, czy chcecie materiał o aprobatach, lepkościach, klasyfikacjach jakościowych i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Jest to bardzo ciekawa wiedza, którą warto mieć, żeby wiedzieć, jak dbać o swój samochód. Także jak chcecie, to łapki w górę i widzimy się w kolejnym felietonie.